Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj ze mną w studio Izabela Duchnowska ze Stowarzyszenia Nowe na Dodrze. Dzień dobry. Może zacznijmy od lodówki społecznej, która po długiej przerwie, no właśnie jak długiej przerwie, powraca do funkcjonowania. To była przerwa, oczywiście związana z epidemią. Było takie zalecenie miejskie, chociaż lodówka jest lodówką prywatną tak naprawdę, żeby jednak nie korzystać z tych lodówek, bo no, na co dzień jest problem z utrzymaniem takiej lodówki w czystości, a co dopiero w warunkach specjalnych. Więc decyzję o zamknięciu lodówki podjęłam w połowie marca i tak naprawdę przez te 3,5 miesiąca lodówka nie działała. Otworzyliśmy ją 1 lipca, tak jak od samego początku, czyli ja razem z lokalnym MOPS-em i z grupą Foodsharing Wrocław. Muszę powiedzieć, że dzielimy się tutaj obowiązkami lodówkowymi bardzo dobrze. Mianowicie grupa Foodsharing Wrocław, która przez te kilka lat rozrosła się bardzo, wspaniale zdobywa jedzenie na różnych bazarach, targach i oni rzeczywiście o świcie jadą na taki targ i pozyskują bardzo różne jedzenie i są grupą bardzo prężnie działającą. Dzięki nim właściwie ta i chyba inne lodówki w mieście tak dobrze funkcjonują. Natomiast MOPS troszkę stoi po drugiej stronie, aczkolwiek nasz MOPS po obydwu stronach, bo dzięki MOPS-owi osoby te najbardziej potrzebujące po prostu dowiadują się o lodówce. Natomiast nasz lokalny nadodrzański MOPS prowadzi też takie warsztaty z gotowania i podczas tych warsztatów raz w tygodniu jest gotowane coś do lodówki, więc muszę powiedzieć, że nasz MOPS działa bardzo dobrze, prężnie i myśli o obydwu stronach, czyli z jednej strony edukuje mieszkańców do tego, żeby nie marnować jedzenia, że można dzielić się tym jedzeniem, a z drugiej strony oczywiście dzięki nim docieramy tak naprawdę do potrzebujących. Otwarcie tej lodówki było, muszę powiedzieć, bardzo ważne, bo ludzie już i pisali, i dzwonili, kiedy lodówka będzie otwarta. Także to pokazało nam wszystkim, jak ważną funkcję spełnia. No, taka banalna rzecz, jak postawienie lodówki po prostu, w której jest wymiana jedzenia. A jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie, ona działa dokładnie tak samo jak przed pandemią, czy jednak są zachowane jakiekolwiek środki ostrożności związane właśnie z sytuacją epidemiczną? No, lodówka jest znacznie częściej myta, to jest prawda, jest dezynfekowana po prostu. Nie jesteśmy w stanie dezynfekować tego jedzenia, które jest wnoszone. No tutaj tak jak dotychczas wszyscy przynoszą i odbierają to jedzenie na własną odpowiedzialność, natomiast po stronie organizacyjnej my lodówkę od kilku do kilkunastu razy, muszę powiedzieć, dziennie dezynfekujemy w środku w całości. Kolejna ważna sprawa dla mieszkańców Nadodrza to petycja skierowana do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka o pozostawienie piekarni Krzysztofa Krajewskiego Złoto Nadodrza. Piekarnia chyba niezwykle ważna dla właśnie wszystkich mieszkańców tej części Wrocławia. Dlaczego taka ważna? Nawet powiedziałabym, że nie tylko dla tej części Wrocławia, bo tutaj co najmniej pół Wrocławia przyjeżdża do tej piekarni. Złoto Nadodrze, bo tak teraz się nazywa ta piekarnia, działa na naszym osiedlu od 79 roku, więc już dorobiła się stałych wręcz kilku pokoleń nabywców. Chleb z tej piekarni jest wyjątkowy. Oni wypiekają chleb tradycyjnymi metodami, to są takie stare piece, nie dodają żadnych konserwantów, jest dużo rodzajów tego pieczywa. Można kupić chleb, nie wiem, bezglutenowy albo taki, śmaki. Jest bardzo dużo tych odmian. Chleb od nich jest przepyszny, stąd zawsze są kolejki do nich. I stąd też nie tylko my jako mieszkańcy walczymy o pozostawienie tego miejsca, ale zaangażowało się bardzo dużo osób też spoza naszego osiedla. W czym tkwi problem? No właśnie, przypomnijmy właśnie skąd problem samej piekarni. Piekarnia jest umiejscowiona w jednej z kamienic na Nadodrzu. Ta kamienica była wcześniej przeznaczona do remontu i jeszcze nie tak dawno mieliśmy wszyscy razem z Państwem Krajewskimi mieliśmy taką informację, że ta kamienica zostanie wyremontowana. Jednak w ostatnim czasie okazało się, że koszt remontu znacząco przewyższa możliwości miasta i miasto zdecydowało się na sprzedaż tej kamienicy.
Trudno sobie wyobrazić sytuację, że miasto sprzedaje kamienicę razem z piekarnią, czyli z najemcami, i w związku z tym państwo krajewscy dostali po prostu wypowiedzenie tego lokalu. Nasza petycja jest skierowana do prezydenta Sutryka i ona ma na celu... No właśnie, jaka jest treść tej petycji? Ma na celu osiągnięcie tego, żeby piekarnia pozostała na Nadodrzu. Nie upieramy się jako osoby korzystające z piekarni co do tego, żeby piekarnia pozostała w tym miejscu. Oczywiście byłoby to dla wszystkich najlepsze. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że miasto znajdzie, czy pomoże znaleźć piekarni taki lokal, który mógłby być wykorzystany na cele właśnie piekarnicze. I to nie jest każdy lokal, bo lokali na Nadodrzu do wynajęcia mamy sporo. Natomiast zdecydowana większość, a właściwie na razie żaden z tych lokali, które państwo krajewcy obejrzeli, nie spełnia takich warunków, jakie są potrzebne do wypiekania pieczywa właśnie tymi starymi metodami. Bo taki zwykły piec, no to można tak naprawdę wszędzie postawić. Ale to nie chodzi o to. Nam zależy na tym chlebie, który oni właśnie wypiekają. I muszę powiedzieć, że nie tylko osiedlowo, ale państwo krajewcy bardzo się angażują też społecznie. Mhm. No na przykład w czasie epidemii oni rozwozili swoje pieczywo do szpitali dla lekarzy i pielęgniarek. A też mogą państwo kojarzyć ich pieczywo, właściwie ich pączki, mhm. które pojawiają się raz w roku na tłusty czwartek. I to są absolutnie wyjątkowe, niepowtarzalne pączki z nadzieniem cynamonowo-śliwkowym. Muszę powiedzieć, że to jest wybitny smak. Nigdzie więcej takich pączków nie jadłam. Wtedy Nadodrze, całe Nadodrze je właśnie te śliwkowo-cynamonowe pączki. Petycję mamy w dwóch wersjach. Jedna w wersji elektronicznej, można podpisywać online i tam jest ponad 300 podpisów. Natomiast fizycznie można też pójść do piekarni i podpisać się długopisem pod petycją i tam jest, wydaje mi się, że już więcej niż 600 tych podpisów. Czyli ze strony miasta po prostu czekacie na to, aż miasto zaproponuje jakikolwiek lokal, który spełni wymogi piekarni krajewskiej. I będzie na Nadodrzu. W końcu piekarnia się nazywa Złoto Nadodrza. Kino Mural również wraca w tym roku od 19 września. Dla kogoś, kto jeszcze nigdy o tym nie słyszał, czym jest Kino Mural? To jest niezwykłe przedsięwzięcie artystyczne, pokazujące filmy, często tworzone na zamówienie tego festiwalu. Filmy artystyczne, krótkometrażowe raczej. To jest video art, to są takie, można powiedzieć, ruchome murale, bo to najbardziej to przypomina właśnie ruchome murale. Te filmiki są wyświetlane na ścianach szczytowych kamienic. Na Nadodrzu mamy dużo takich miejsc, gdzie mamy pusty plac i te kamienice mają właśnie te ściany szczytowe dostępne, więc momentami na jednym podwórku takich filmów może być wyświetlanych naraz nawet kilka. I tak było w ubiegłym roku. Ten festiwal cieszył się ogromnym powodzeniem. Przychodziły rok temu tłumy na Nadodrze i bardzo się cieszę, że w tym roku znowu będzie to Nadodrze. Wydaje mi się, że po prostu nasze osiedle jest dedykowane tego rodzaju inicjatywom artystycznym. Z jednej strony ambitnym, ale z drugiej strony robiącym ogromne wrażenie na obserwatorach, na uczestnikach. Taka inicjatywa ściąga też na Nadodrze, bo to nie jest przecież dedykowane tylko mieszkańcom. Ściąga na nasze osiedle, muszę powiedzieć, bardzo dużo osób, również turystów, bo to jest wydarzenie, uważam, wyjątkowe w skali światowej, nie tylko wrocławskiej. Czyli 19 września zapraszamy na Nadodrze. Tak. Kolejna ważna sprawa to Nadodrzanie walczą o utworzenie parku na Kępie Mieszczańskiej. Właśnie jak tutaj wygląda sytuacja i dlaczego to jest tak ważne dla mieszkańców? Jest ważne nie tylko dla mieszkańców Nadodrza. To jest kluczowe w tym wszystkim, bo ten park ma być takimi zielonymi płucami centrum. W centrum miasta nie mamy żadnego parku. Mamy owszem Wyspę Słodową, tam jest trochę drzew, ale nie jest to przestrzeń parkowa de facto. A tutaj mówimy o 4 hektarach prawdziwego parku. Trwają konsultacje. Muszę powiedzieć, że
wszystko idzie dobrze. Zaangażował się mocno w ten projekt prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i on prowadził i cały czas przecież prowadzi rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego o tym, żeby odkupić teren, na którym chcemy ten park. Sprawa jest już finalizowana z tego, co wiemy. Niedługo to się wydarzy. My jako mieszkańcy zgłosiliśmy z jednej strony już samo zagospodarowanie parku do wrocławskiego budżetu obywatelskiego i mamy numer jeden, także we wrześniu będziemy głosować na ten projekt, mam nadzieję. Natomiast z drugiej strony już teraz razem z Urzędem Miejskim chcemy wypracować koncepcję, taką koncepcję parku, która byłaby najbardziej adekwatna do potrzeb osób, które potencjalnie będą z tego parku korzystać. Więc co to znaczy właśnie? Nie tylko mieszkańcy Kępy Mieszczańskiej czy Nadodrza. Każdy, kto uważa, że chciałby spędzić miłe chwile w parku otoczonym z dwóch stron rzeką, bo o takim miejscu rozmawiamy, czyli o samym czubku Kępy Mieszczańskiej, to zapraszamy do udziału. Te konsultacje są dostępne na stronie, na Facebooku, ale też w internecie po prostu. Można wejść albo na Wrocław Rozmawia, albo na Facebooku na wydarzenie właśnie mówiące o zagospodarowaniu Kępy Mieszczańskiej. I uwaga, jutro o godzinie 18, czyli 8 lipca, mamy spotkanie konsultacyjne na Zoomie, internetowe, natomiast 14 lipca spotykamy się na żywo na Kępie Mieszczańskiej. Miejsce już jest określone. Proponuję rzeczywiście wejść na tą stronę konsultacyjną i zachęcam do wzięcia udziału, bo proszę Państwa, my później będziemy z tego korzystać. Wszyscy, ja, Pani i wszyscy, którzy to oglądają. Bo wydaje mi się, że miejsce będzie wyjątkowe absolutnie i walczymy po prostu o zieloną przestrzeń. Naszym priorytetem jako mieszkańców osiedla było to, żeby to miejsce było jak najbardziej związane z naturą, czyli dużo drewna, ale też odniesienie do wody, czyli jakieś pomosty, to, że będziemy z tej wody korzystać, jakaś może mini marinka. Zobaczymy, wszystko w naszych rękach. Jutro przypomnę spotkanie konsultacyjne o 18, ale tylko w wersji online, natomiast na żywo spotykamy się 14 lipca. 11 lipca, natomiast Noc Nadodrza, równie ciekawe wydarzenie, które też swoją historią sięga wielu lat. Tak, mowa o Nocy Nadodrza. W tym roku muszę powiedzieć, że troszkę w okrojonej wersji, bo jednak nie wszystkie osoby, nie wszyscy przedsiębiorcy, czy nie wszystkie podmioty już podjęły swoją działalność na osiedlu. Wydarzenie miało się odbyć w maju i z oczywistych powodów zostało przeniesione. Cieszę się, że się odbędzie już w ten weekend. Jest to ważne dla naszego osiedla coroczne wydarzenie, bo dzięki niemu tak naprawdę można poznać, co się dzieje na osiedlu, jakie mamy knajpki, bo każda z tych knajpek, restauracji, pubów, barów oferuje coś innego, specjalnego na Noc Nadodrza. Możemy poznawać miejsca, w których odbywają się warsztaty różnego typu, artystyczne, techniczne, przeróżne warsztaty na różne tematy. I właściwie każdy podmiot, który funkcjonuje na Nadodrzu, może uczestniczyć w takiej Nocy Nadodrza pod warunkiem, że zaoferuje coś specjalnego, czyli może to być, nie wiem, zakład fryzjerski, który da zniżkę, ale dzięki temu nie tylko my jako mieszkańcy osiedla poznajemy się wzajemnie, ale przede wszystkim Nadodrze jest odkrywane w Noc Nadodrza przez mieszkańców całego Wrocławia. Także zachęcam jak co roku do udziału w kolejnej już teraz edycji. Przypominam sobie takie Noce Nadodrza, kiedy rzeczywiście, chociaż majowe, kiedy pogoda dopisywała i muszę powiedzieć, że miałam taki wernisaż u siebie. Był to wernisaż rodziny Jarockich, czyli znanej artystycznej rodziny wrocławskiej. I na ten wernisaż przyszło kilka tysięcy osób do mojej malutkiej galerii, więc byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni, ale pozytywnie. Także 11 lipca. Noc Nadodrza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem była Izabela Duchnowska ze Stowarzyszenia Nowe Nadodrze. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.